pierwsze szkolenie dla naszych ekspertów budowy w naszym centrum szkoleniowym w Ostrołęce. Dzisiaj okazało się, że ten panel przygotowany dla grupy wykonawców równie dobrze komponuje się dla innej grupy docelowej, jakim są architekci, w domyśle docelowo nasi eksperci budowy. Nasza wizja szkoleń jest taka, że najpierw prezentujemy mocne strony naszych programów lojalnościowych, tak dla wykonawców, jak w tym przypadku dla architektów, dla ekspertów budowy. Drugi etap stanowi rzeczowa, fajna, zwięzła prezentacja techniczna, przeprowadzenie przez nasze wszystkie produkty po to, aby wyrównać poziom wiedzy, przypomnieć ważne elementy naszych systemów ITONG, SILKA, MULTIPOR. A kończymy to częścią stricte szkoleniową murowania praktycznego. Wydaje się, że tu wszyscy wszystko wiedzą i nie jest to może dla ekspertów interesujące. Natomiast okazuje się, że powstaje bardzo dużo pytań szczegółowych, które takie szkolenie wyjaśni. Na tym spotkaniu podobało mi się to, że sam pomysł, że wreszcie eksperci mogli się spotkać, wymienić doświadczeniem. Takich spotkań nigdy za dużo. Dobrze, że odbyło się to w fabryce, czyli wszyscy mieliśmy możliwość zobaczyć, jak wygląda proces produkcji tego towaru, który sprzedajemy, który polecamy naszym klientom. Wiedziałem, jak się to robi, teraz wreszcie zobaczyłem to na własne oczy. I jeszcze bardziej jestem przekonany do tego materiału, do jego zalet. Bardzo fajne jest zwiedzanie takiego zakładu. Wcześniej byliśmy już na zwiedzaniu zakładu w Sieradzu, w związku z tym możemy sobie porównać, że pomimo tego, iż technologia wykonania w obu tych zakładach jest różna, to jakość tego produktu końcowa i tak jest rewelacyjna. Oba te zakłady, jak wiemy z tego szkolenia, naprzemiennie wygrywają jakością w całej Europie. Są to najlepsze zakłady z całego koncernu. Bardzo dużo można było się dowiedzieć na temat niuansów, które występują na budowie, pewnych zagadnień, o których nie każdy jeszcze murarz wie, których będziemy mogli przypilnować i aby finalnie inwestor mógł zobaczyć, że można wykonać ścianę idealnie, bez większego nakładu pracy, zgodnie z technologią, którą ITONG proponuje. Patrząc w ogóle na jakość tego murowania, no nie ma do czego tego porównywać. ITONG jest jednym z najlepszych materiałów w czołówce, w ogóle nie ma porównania z ceramiką, co tu można dużo mówić. Wydaje mi się, że trzeba by też docierać bezpośrednio do inwestorów, żeby oni te gotowe ściany widzieli, bo to chyba najbardziej takie właśnie szkolenie praktyczne, na którym facet przyszedł, w parę minut ułożył całą ścianę, dwa razy stuknął młotkiem, zobaczył, jakie to jest równe. No to działa na wyobraźnię bezpośrednio, tak? niż jakieś tam opowiadanie przez eksperta. Szkolenie teoretyczne oczywiście bardzo mi się podobało, natomiast najbardziej podobało mi się szkolenie praktyczne. Panowie instruktorzy uważam, że byli naprawdę niesamowici. Potrafili odpowiedzieć na każde pytanie. Potrafili podać nam dużo przykładów praktycznych z budowy. To najbardziej od strony praktycznej utkwiło mi w pamięci. Miałem okazję gościć tutaj w tej fabryce prawie 30 parę lat temu. Z ciekawością przyjechałem, żeby zobaczyć, jak wygląda dzisiaj zakład. Jestem pełen podziwu dla tego, co tutaj się w tej chwili dzieje. A jako ekspert budowy mogę powiedzieć, że bardzo ciekawe spotkania. Dlaczego? Dlatego, że była możliwość, no, po pierwsze zwiedzenia zakładu, ale zobaczenia tego tak, żeby dotknąć. Na co dzień nie zajmuję się murowaniem, jestem projektantem bardziej, więc ja nie muruję. I dla mnie takie techniki murowania, żeby je można było dotknąć, zobaczyć, poszlifować właśnie, to było takie to, na co czekałem właśnie, takie praktyczne doświadczenie. Na co dzień spotykamy się z inwestorami i możemy im tą wiedzę, którą zdobyliśmy dzisiaj tutaj, przekazać ją bezpośrednio na budowie. Także warto było przyjechać. Dla całej idei tego programu Eksperta Budowy takie spotkania ekspertów w celu wymiany doświadczeń są bardzo ważne, pomocne. Jestem za takim czymś, żeby prowadzić to dalej. Bardzo fajny był wieczór zapoznawczy, wieczór integracyjny. Po raz pierwszy miałem okazję grać w kasynie. Chyba większość z nas coś takiego. I można było licytować jakieś cenne rzeczy. I w taki fajny sposób otrzymałem, czy wygrałem fajną kurteczkę i tonga, na której mi zależało. I z takim fajnym prezentem będę wyjeżdżał do domu. Chcemy naprawdę szeroko rozwinąć ten program i zapraszamy do udziału w tym programie wszystkich zainteresowanych.